Osa, wszystko super, ale gdzie jest nasze pogotowie stylizacyjne? No, tyle razy napisałyście to w komentarzach, że w końcu jest. Dzisiaj pogotowie stylizacyjne plus size. Będzie W, będzie K, będzie Y i będzie dużo fajnych ubrań. Zostańcie ze mną. Dzień dobry, ja nazywam się Monika Jurczyk, osa osobista, stylistka. Wiem, że dawno nie było naszego pogotowia stylizacyjnego. To jest format, kiedy wybieram stylizację dla moich wspaniałych widzek, więc od razu mówię, że jeżeli macie ochotę się zgłosić, to czekam na Wasze maile na biuro@personalstylist.pl. Trzeba mi wysłać swoje zdjęcie, zdjęcie twarzy, zdjęcie sylwetki, żebym mogła tę sylwetkę określić, żebym mogła określić typ kolorystyczny i żebym mogła wybrać dla Was ubrania. Ponieważ jest to odcinek plus size, realizuję go z marką Selbes. Ja jestem w pięknym kimonie od tej marki, kimonie z wiskozy, jak widać. Ostatnio jednak mam fazę na kimonowe sukienki, więc jakbym sobie kolejną chciała zamówić, albo jeśli pokażę Wam się w kolejnej kimonowej sukience, to napiszcie mi, że już dosyć, dobra, żeby też ograniczyć moje zamawianie i moje kupowanie. Czyli dla osy jest ban na kimonowe sukienki, natomiast one są o tyle fajne sylwetkowo, również dla sylwetek plus size, że mają dekolt w kształcie litery V, ta odkrywa nadgarstki, fajnie się prezentuje też na ramionach, a przy tym robi talię, więc co by tu nie mówić, od kimon łatwo się uzależnić, bo naprawdę pięknie rysują nam sylwetkę klepsydry. Dobrze, pierwszą moją uczestniczką dzisiaj jest Julita. Julita napisała do mnie tak, niedługo 30 lat i mam 183 cm wzrostu. Noszę rozmiar 46-48, kiedyś byłam super fit i wszyscy mówili, że mam długie nogi. Ale poszłam inną drogą, nie zostałam modelką, tylko wybrałam sport. Ale teraz kończę 30 lat, chciałabym być Pani modelką. Super, bardzo fajnie. Julita, po pierwsze, Ty jesteś po prostu przepiękna. Jak sobie spojrzałam na to zdjęcie, gdzie jesteś w mocnym makijażu, to ten zielono-miodowy kolor Twoich oczu jest po prostu powalający. Masz też bardzo dobrze dobrany kolor włosów, bo jesteś odcieniem ciepłym i te włosy też pięknie. Pięknie ten kolor oczu podkreślają. Niesamowite brwi, niesamowite, mocne, gęste brwi, bardzo modne. Także no, przepięknie. Na drugim zdjęciu jesteś bez makijażu, ale nadal jesteś wspaniała i to jest właśnie to, o czym Wam mówiłam w moim filmiku, gdzie wybierałam słowo na ten rok, czyli o filmiku naturalnie. Nadal wyglądasz pięknie. Jesteśmy piękne i w makijażu, i bez makijażu. Tu na tym zdjęciu zdecydowanie lepiej wygląda kolor, ponieważ kolor musztardowy dla ciepłych typów kolorystycznych jest kolorem idealnym i zawsze jak masz dekolt, to wyglądasz super. Jeśli chodzi o to zdjęcie, gdzie widzę całą Twoją sylwetkę, to jest piękna sylwetka. To jest piękna sylwetka K, proporcjonalna, piękny krągły biust, wcięcie w talii, ładne biodra, po prostu pełny pakiet, dziewczyno, i wyglądasz petarda w tej sukience. To jest idealny fason sukienki dla sylwetki K, dlatego że ma marszczenia, ale też pokazuje trochę nogi, podkreśla talię, pięknie, absolutnie przepięknie podkreśla dekolt. Z tej stylizacji wnioskuję, że jesteś typem osobowości gwiazdy, ponieważ dużo się dzieje i bardzo się błyszczy. Natomiast przez to, że na to jest nałożona ramoneska, to pozwala mi mniemać, że jesteś wojowniczką, czyli gwiazda ta, która błyszczy, lubi na siebie zwracać uwagę, i wojowniczka ta, która lubi tupnąć nogą, jest mocno strategiczna, decyzyjna i energiczna. Koniecznie, Julita, napisz mi w komentarzu, czy sprawdziło się moje wróżenie z osobowości. Jeżeli Wy, oglądając mój odcinek, nie wiecie, o czym ja tutaj mówię, to stylowe osobowości są opisane w mojej książce Styl bardzo osobisty. Jest to moja
autorska koncepcja stylowych osobowości oparta na czterech osobowościach, takim modelu coachingowym. Ja odkryłam, że te osobowości można rozpoznać po ubraniu. Jest gwiazda, jest wojowniczka, jest realizatorka i jest analityczka. Jak dobrze poszukacie, to znajdziecie też tutaj moje filmy, gdzie o tych osobowościach opowiadam, ale oczywiście bardzo zachęcam do tego, żeby zamówić moją książkę, bo w tym trudnym czasie to jest książka, która przynosi wytchnienie, ukojenie i bardzo podnosi nasz nastrój. No dobra, przejdę do tego, co dla Ciebie, Julita, przygotowałam, jeśli chodzi o markę Selbes. Pomyślałam sobie, że skoro widziałam Cię w sukience, to zaproponuję Ci spodnie, tak po prostu dla odmiany. Wybrałam spodnie, które mają wysoką talię, ale są obcisłe, ponieważ moim zdaniem Ty jesteś super seksowna, więc ta wysoka talia tutaj bardzo fajnie będzie trzymała sylwetkę, ale pokażę to Twoje wcięcie w talii, pokażę Twoje piękne, seksowne, krągłe biodra. Do tego, żeby nie było tak super obcisło u góry, wybrałam bluzkę, która ma piękny kolor, to jest taki kolor pomiędzy zimnym a ciepłym, więc będzie się nadawać dla obu typów kolorystycznych. Odkrywa nadgarstki, ma piękny dekolt, wystarczy ją wetknąć w te spodnie z przodu albo z boku, żeby wyglądała fantastycznie. Co do tego zielona kurtka skórzana, widziałam, że lubisz, ale postanowiłam dać zieloną, żeby lepiej pasowała do tych swoich wspaniałych zielonomiodowych oczu i je bardzo ładnie podkreślała. Jeśli chodzi o buty do tego zestawu, to ponieważ moim zdaniem lubisz tupnąć nogą, to wybrałam botki w takim miodowym kolorze, żeby fajnie zgrały się z kolorem Twoich włosów i kolorem Twoich oczu. Czyli to są takie buty, które będą po prostu zawsze fajnie pasować. Kolejna moja uczestniczka to Iza. Iza napisała tak: cześć, no to ja byłabym chętna, z tym, że jestem mocno nietypowa. 154 cm wzrostu, do tego dość długie nogi, przy czym dość grube łydki, uda, ale ładne kolana. No i grube ramiona, ładny dekolt i linia przy obojczykach. O mnie, ślub brałam 15 lat temu, matka trojga, informatyk z wykształcenia i zawodu. Moje zdjęcie w załączniku, pozdrawiam Iza. Iza. Po pierwsze, nie wolno pisać mam grube. Po prostu wykreślasz to ze swojego słownika natychmiast. Ja Was tutaj i na YouTubie, i w moich książkach uczę, żebyście pamiętały o tym, jak ważne jest piękne mówienie o sobie. Dostajesz plusa za to, że znalazłaś swoje zalety i też mi o nich napisałaś. Natomiast chciałabym jako takie zadanie dla Ciebie pierwsze dać to, żeby słowo grube zastąpić słowem krągłe i od razu będzie Ci po prostu przyjemniej. Zobaczyłam sobie Twoje zdjęcie w sukience. Trudno w tej sukience określić sylwetkę. Ja obstawiam z Twojego opisu, że jest to sylwetka W, czyli sylwetka dość prosta i postawna. Fajnie, że ta sukienka ma pasek, ale byłoby też super, gdyby trochę odsłoniła albo nadgarstki, albo kostki, żeby było widać kawałek Twojego pięknego ciała. Jeśli chodzi o stylizację, to chciałam się wpasować w klimat, który masz na zdjęciu. Wybrałam sukienkę w zimnych odcieniach, ponieważ doszłam do wniosku, że jesteś zimną sylwetką W. To znaczy, zobaczyłam sobie na tym zdjęciu kolor Twojej skóry i moim zdaniem on jest raczej zimny niż ciepły, więc też pewnie gdybym mogła Ci doradzić zmianę koloru włosów, to po prostu chciałabym, żeby one miały trochę zimniejszy odcień. Ponieważ lubisz sukienki maxi, no to z Selbes wybrałam sukienkę maxi, która jest sukienką bardzo wygodną, sukienką, która ma dekolt, tak żeby pokazać chociaż odrobinę Twoich obojczyków. Jest odrobinę też wcięta w talii, żeby sylwetce W te talie podkreślić.
i pokazuje kostki, czyli nie jest całkiem długa do ziemi, dlatego że też takie całkiem długie do ziemi sukienki sprawią, że dość niska sylwetka, jaką jesteś, no bo 154 cm to nie jest dużo wzrostu, natomiast uważam, że jest to bardzo słodki wzrost, ale dobrze tu pokazać nadgarstki i pokazać kostki. Ta sukienka bardzo fajnie tutaj spełnia to zadanie. Spodobały mi się te wzory i kolory, i do tego pomyślałam sobie, że gdybyś dała się namówić na związanie tych swoich pięknych włosów i pokazanie kolczyków, długich kolczyków, które będą pasowały do tej sukienki, to byłoby wspaniale. Pomyślałam, że jakoś widziałam Cię po prostu w tej sukience i w tych kolczykach, ale żeby pójść w Twoją stronę, to nie wybierałam butów ani na obcasie, ani bardzo delikatnych, tylko wybrałam super modne klapki. Klapki Birkenstocki, o których ja szczerze mówiąc też trochę marzę. Jedne z najwygodniejszych butów, jakie miałam w życiu. Żeby trochę zrównoważyć tę strojność kolczyków, trochę zderzyć tutaj różne style. No i po prostu, żeby było Ci wygodnie, bo jak sobie spojrzałam na ten Twój strój, to doszłam do wniosku, że jesteś wojowniczką strategiczną, że musi być Ci wygodnie, że lubisz rzeczy funkcjonalne, więc myślę, że ta sukienka, taka kobieca, będzie z jednej strony funkcjonalna, a z drugiej bardzo fajnie podkreśli Twoją sylwetkę. Kolejną uczestniczką jest Kasia. Witaj Moniko, długo zastanawiałam się, czy się powinnam zgłosić, ale chęć przygody jest tak ogromna, że muszę spróbować, nawet jeśli miałoby się to skończyć niepowodzeniem. No ja mam nadzieję, że nie skończy się niepowodzeniem jednak. Nie wiem, czy jestem boska, ale na pewno chciałabym być. Mam prawie 33 lata, 181 cm wzrostu. Rozmiar różnie, zazwyczaj 44, czasem 46. Ciężko czasem kupić coś fajnego w tym rozmiarze. Obecnie pracuję nad sobą, ale chodzi o nie tylko o rozmiar, ale też o zdrowie, a konkretnie kręgosłup. Podczas pobytu w szpitalu przeczytałam Twoją książkę i dziś zaczęłam sprzątanie szafy. Fajnie by było spotkać się z Tobą, wydajesz się być fajną babką, ale nie powiem, bo pewnie dowiedziałabym się też dużo rzeczy o sobie. Więc wysyłam zgłoszenie i co ma być, to będzie. Kasia, no ja obejrzałam sobie Twoje zdjęcia i pomyślałam sobie, że sama przeczysz sobie, mówiąc, że trudno coś fajnego kupić w tym rozmiarze, bo na większości zdjęć wyglądasz po prostu mega fajnie i bardzo, bardzo mi się podobasz. Ja myślę, że każda z Was, która pisze do mnie, czy maila, czy komentarz tu na YouTubie, że chciałaby się ze mną spotkać, wcześniej czy później to marzenie się spełni. Aktualnie wszystkie siedzimy w domu, więc jedyne co nam zostaje to spotkanie się przez internet, ale ja bardzo często jestem gościem różnych marek w różnych miastach, jestem gościem galerii handlowych, więc wystarczy śledzić mój Instagram, na przykład Osa Stylist, albo mojego Facebooka Osa Osobista Stylistka, albo zapisać się na newsletter na www.personalstylist.pl i wtedy będziecie wiedzieć, gdzie będę. Będzie można przyjść z książką, ja tę książkę chętnie też podpiszę. Więc myślę, że każda z Was, która ma takie marzenie, życzenie, żeby z Osą się spotkać wcześniej czy później, to marzenie się na pewno spełni. Ja też głęboko wierzę, że wszystkie dziewczyny, które przeczytały moją książkę, które mnie tu oglądają na YouTubie, są boskie. I dlatego każdy mój newsletter kończy się i pamiętaj, bądź boska. Bardzo to jest dla mnie ważne i widzę, jak przysyłacie mi zdjęcia, że jesteście boskie po prostu. Kasia nie jest wyjątkiem. Bardzo mi się, Kasia, podobasz na zdjęciach. Uważam, że nie potrzebujesz za bardzo mojej pomocy, bo wyglądasz naprawdę super w tej ciemnej sukience, gdzie masz tak wyżej pasek cieniutki, złote sandałki, fajne okulary, ładne kolczyki. Wszystko gra tak, jak należy. Jesteś uśmiechnięta, piękna. Masz piękne brwi. Ja zawsze zazdroszczę takich ładnych, szerokich brwi. Nosisz bardzo ładną biżuterię. Uważam, że
Genialna jest ta stylizacja w sukience w paski z krótką kurteczką, odkryte nadgarstki, złoty zegarek, ogólnie wszystko naprawdę super. Na zdjęciu w sukience z dekoltem takiej bordowej ekstra, że pokazałaś nogi. Dlaczego? Dlatego, że sklasyfikowałam Cię jako sylwetkę Y, a Y-ki powinny pokazywać nogi zdecydowanie. I jak spojrzałam sobie na Twoje zdjęcia, to pomyślałam sobie, że jesteś raczej zimnym typem kolorystycznym, dlatego że masz naprawdę bardzo, bardzo białe białka oczu i bardzo ciemną oprawę oczu, więc myślę, że zimne odcienie będą tutaj dla Ciebie idealne, więc podsumowując, uważam, że jesteś zimnym Y-kiem. Jeśli chodzi o osobowość, to znowu wydaje mi się, że gwiazda i wojowniczka w jednym, to znaczy z jednej strony błyszczysz, lubisz dodatki, nosisz kolorowe paznokcie, zresztą widać, że lubisz modę. Z drugiej te rzeczy zwykle są wygodne, zwykle funkcjonalne, więc myślę, że tutaj tę wojowniczkę też zdecydowanie widać. Co ja tu dla Ciebie wybrałam? Ja wybrałam, słuchaj, spódnicę w taki wzór zebry, dlatego że pomyślałam sobie, że chciałabym, żebyś z jednej strony zachowała ten swój pazur, a z drugiej chciałam wprowadzić do Twojej garderoby trochę takiej zwiewności i lekkości. I ponieważ jesteś zimnym typem, to możesz nosić zestawienia biało-czarne, więc do tego naprawdę spokojna czarna koszulka na szerokich ramionczkach z dekoltem. Dlaczego? Szerokie ramionczka, ponieważ sylwetka Y, to jest też moja sylwetka, to jest sylwetka, która ma szersze ramiona. Im szersze są ramionczka, tym te ramiona wyglądają lepiej, im głębszy jest dekolt, tym lepiej, ponieważ jako sylwetka Y masz piękny biust, więc warto go eksponować. Tę bluzkę wtykamy właśnie w jakiś sposób do spódnicy, żeby podkreślić talię i sylwetka Y musi pamiętać o tym, że zupełnie zmienia myślenie o stylizacji, czyli może się dziać dużo na dole, a góra powinna pozostać spokojna. Gdybyś miała ochotę założyć do tego zestawu swoją małą jeansową kurteczkę, to już w ogóle byłoby idealnie. Do tego zestawu wybrałam buty, które z jednej strony są dla wojowniczki, bo są bardzo wygodne, a z drugiej strony dla gwiazdy, bo są bardzo wysokie i Twoje nogi będą w nich wyglądały na pewno petarda. Wysokie skórzane sandały na koturnie. Ja kiedyś sama takie miałam i uwielbiałam i teraz myślę, czy nie kupić sobie ich kolejny raz. Pomyślałam sobie, że fajnie by było wprowadzić odrobinę koloru do tego całego zestawu i może takie kolczyki jak ja mam dzisiaj by Ci się spodobały w takim właśnie zimnym, zielonym odcieniu. Mam nadzieję, że ten zestaw Ci się spodobał. Daj mi znać koniecznie w komentarzu, czy tak, czy nie. Dobrze, moje drogie, to tyle stylizacji dla moich widzek. Powtarzam jeszcze raz, że można się zgłaszać na biuro@personalstylist.pl. Wiem, że się niecierpliwicie, jak pogotowia stylizacyjnego nie ma bardzo długo, ale musicie mi też dać chwilę oddechu, bo ostatnio produkuję bardzo dużo filmów. Mam też zamiar zacząć kręcić filmiki o kosmetykach i o książkach, więc będzie tego dużo, ale nie zrezygnuję z pogotowia stylizacyjnego. Możemy się umówić, że minimum jedno miesięcznie będzie, a jak uda mi się, to będzie więcej, tym bardziej, że ja naprawdę uwielbiam Was stylizować i uwielbiam dla Was robić pogotowie stylizacyjne. Jeszcze tak ogólnie chciałam Wam powiedzieć o dwóch rzeczach, które sobie znalazłam. Pierwsza to jest tunika. Tunika, a w zasadzie moim zdaniem sukienka, dlatego że ja lubię takie sukienki przed kolano. Bardzo sportowa, bardzo wygodna i moim zdaniem bardzo fajna dla sylwetek plus size, bo niezbyt obcisła, ale z dekoltem. Bawełniana sukienka z takim wielkim nadrukiem 78. I to jest granatowy kolor, więc on będzie pasował w zasadzie każdej z Was, a jest to taka rzecz, w której i te
teraz można spędzać fajnie czas w domu i fajnie wyglądać w ogrodzie i fajnie wyglądać na spacerze z dzieckiem. W zasadzie dla każdej sylwetki plus size taka sukienka będzie ok. I do tego wybrałam jeansowe trampki polskiej marki. Tak, żeby było tak z jednej strony swobodnie, z drugiej stylowo, z trzeciej odmładzająco, więc jeżeli macie ochotę na taki casualowy zestaw teraz, gdzie możemy wyjść w zasadzie tylko na nasz taras, balkon albo do ogrodu, ale chcecie przy tym wyglądać ładnie, to taki zestaw też mogę Wam zaproponować. Oczywiście dajcie mi znać w komentarzach, która z tych stylizacji podobała Wam się najbardziej, no i bądźmy w kontakcie. Pozdrawiam Was bardzo ciepło.